Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na wykładzie z prawa rzymskiego, na pierwszym wirtualnym wykładzie z prawa rzymskiego. Wiem, że obiecałem, iż będę mówił na żywo, ale odrobinę przestraszyłem się techniki. To jest mój debiut i pomyślałem, że być może będzie lepiej, jeżeli to pierwsze, a jeżeli dobrze pójdzie, to może i następne wystąpienia najpierw nagram, a potem Państwu udostępnię. Na dobry początek mam dobrą wiadomość dla studentów pierwszego roku prawa. Otóż, ponieważ żyjemy w epoce wyłączeń, zawieszeń, moglibyśmy za takim filologiem klasycznym, docem, powtórzyć, że żyjemy w epoce niepokoju. Więc skoro są te wyłączenia i zawieszenia, ja również chciałbym wyłączyć, a przynajmniej zawiesić wszystkie te zakazy, które odnoszą się do jedzenia i picia podczas wykładu. Podczas wykładu elektronicznego one oczywiście nie obowiązują ani Państwa, ani mnie. Dobra. Proszę Państwa, chciałbym, ażebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie troszeczkę na temat prawa osobowego. Ostatnio mieliśmy okazję zapoznać się z procesem rzymskim jeszcze w auli, jeszcze w sali wykładowej. Otóż te kategoryzacje, ta systematyka na prawo rzeczowe, na prawo osobowe, na prawo rodzinne, na prawo spadkowe, zobowiązania, to nie jest systematyka rzymska. To jest systematyka wymyślona przez XIX-wiecznych uczonych niemieckich, częściowo austriackich, pandektystów tak zwanych, która niejako zgarnęła prawo rzymskie, tę wielką, momentami bezkształtną masę w pewne określone formy. Ona pozwoliła dostosować antyczne koncepcje do aktualnie obowiązujących warunków społeczno-ekonomicznych. I tą tradycją my żyjemy do dziś. Jeżeli otworzą Państwo czy to kodeks cywilny, czy kodeks rodzinny i opiekuńczy, zobaczycie, że ta strukturyzacja, ona nie odnosi się do antyku, ona się raczej odnosi do XIX wieku. A ponieważ prawo rzymskie na pierwszym roku prawa, jak chcemy wierzyć, ma charakter propedeutyczny, czyli przygotowujący Was do tego, żebyście lepiej zrozumieli to, co się będzie działo na dalszych latach, to w większości podręczników do prawa rzymskiego macie właśnie tenże pandektystyczny sposób ujęcia materiału z prawa rzymskiego. Prawo osobowe. Gdzieś tam w centrum tego wszystkiego znajduje się pojęcie osoby, persona po łacinie. Persona jest to przede wszystkim maska teatralna. Rzymianie bardzo sprytnie sobie to wykoncypowali. Otóż dzisiaj jeszcze mówimy, że każdy człowiek ma wiele masek, albo że jeżeli ktoś jest dwulicowy, potrafi te maski zmieniać właściwie bez opamiętania. Rzymianie nie myślą w taki cyniczny sposób, ale są świadomi, że w różnych sytuacjach wcielamy się w różne role. Raz Rzymianin, dojrzały mężczyzna, obywatel, posiadający pełnię praw obywatelskich. Raz on będzie mężem, raz on będzie ojcem, raz będzie pożyczkobiorcą, a raz będzie pożyczkodawcą. Raz będzie poręczycielem na przykład. Innym razem będzie sporządzał testament. Innym razem zostanie powołany do dziedziczenia. I za każdym razem, tak sobie to wyobrażają Rzymianie, na użytek każdego z tych stosunków prawnych, na użytek każdej z tych relacji, będzie nakładał inną maskę. I teraz pytanie, czy ta maska pasuje? I czy on w ogóle tę maskę ma? Persona, czyli osoba. Lubię podkreślać, dlatego nie odmówię sobie tego również teraz, że jesteśmy obecnie wychowani w takim klimacie powszechnej równości wobec prawa. Nawet jeżeli faktycznie to nie odpowiada prawdzie, nawet jeżeli życie brutalnie prostuje te wyobrażenia, to jednak mamy coś takiego jak konstytucja, wciąż mamy coś takiego jak Europejska Konwencja Praw Człowieka. A jeżeli ktoś nie wierzy w prawo stanowione, to mamy katechizm Kościoła katolickiego, katolicką naukę społeczną, Ewangelię i tak dalej, całą tradycję Kościoła, która mówi o tym od świętego Pawła, że przed Bogiem każdy jest równy. I nie ma już bogatego, biednego, niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety.
dla Rzymian takie ujęcie jest absurdem. Dla Rzymian takie ujęcie jest czymś absolutnie niezrozumiałym. Rzymianin rodzi się w poczuciu permanentnej nierówności. Więc za każdym razem, kiedy spojrzymy na człowieka, nie tylko będziemy pytali, czy to jest osoba w rozumieniu prawa, ale przedstawimy swego rodzaju skaner, który pozwoli nam odpowiedzieć, czy to jest wolny, czy to jest niewolnik, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy to jest nasz, czy to jest obcy. Myślę tutaj o obywatelstwie. Więc wszystkie te elementy, które składają się na zdefiniowanie jednostki w społeczeństwie, Rzymianie określają pojęciem status. Stan. Tak niechlujnie tłumacząc troszeczkę z łaciny na język polski. Status, stan. Dziś mówimy o stanie cywilnym, co jest dalekim bardzo odpryskiem tych koncepcji rzymskich. Natomiast Rzymianie wyróżniają trzy rodzaje takiego status. Mamy po pierwsze status libertatis, czyli podział na wolnych i na niewolników. Podział fundamentalny, podział zasadniczy, podział skrajny, powiedzielibyśmy. Jurysta Ulpian mówi, że to, co się tyczy prawa naturalnego, wszyscy ludzie są równi. Ale według prawa stanowionego, według naszego prawa, w pierwszej kolejności mamy podział na wolnych i na niewolników. Wracam znowu do tej wielkiej niechęci Rzymian odnośnie do formułowania różnorakich definicji. Rzymianie nie lubią definicji, lubią podziały, tabelki, strukturyzację pewną materiału, czyli wolni i niewolnicy. Co Ulpian miał na myśli, mówiąc o tym, że według prawa naturalnego wszyscy są równi, do dzisiaj trwają spory. Na pewno nie miał na myśli tego prawa naturalnego, na temat którego taką piękną naukę rozwinął święty Tomasz z Akwinu, filozofowie prawa natury, czy w końcu dwudziestowieczni filozofowie, którzy rozwinęli skrzydła po II wojnie światowej. Myślę, że raczej, to jest moja osobista opinia, myślę, że raczej myślał tutaj o pewnych kwestiach natury fizjologicznej, może biologicznej. Każdy ma dwie ręce, głowę, żołądek, nogi, więc jesteśmy tacy sami w pewnym sensie, jesteśmy równi, rodzimy się, umieramy, ale nie w oczach prawa. W Rzymie nigdy tak nie było. Jakie są źródła niewolnictwa? Na początku, wtedy kiedy Rzym jeszcze był małą osadą, w której wszyscy się znali, również byli niewolnicy. Przy czym faktyczna różnica pomiędzy osobą wolną i pomiędzy niewolnikiem, ona nie była zauważalna aż tak bardzo. Ci ludzie razem pracowali, ci ludzie dzielili trudy życia, przywiązywali się do siebie, doskonale się znali. Więc nie było to aż tak dotkliwe, nie było to aż tak dolegliwe. Z czasem, zwłaszcza wtedy, kiedy Rzym rozpoczął ekspansję, zarówno do miasta Rzymu, jak i do Italii, zaczęto sprowadzać niewolników będących efektem podbojów. To byli jeńcy wojenni przede wszystkim. Według bardzo nieścisłych zarachowań, wtedy kiedy Cezar podbił Galię, około 1 000 000 osób zostało sprowadzonych do Italii, co popsuło rynek naturalnie. Niewolnicy nie byli tani do tej pory. Natomiast później wojny punickie najpierw, później zwłaszcza Cezar sprawił, że ten rynek się odrobinę, że ten rynek odrobinę się zachwiał. Więc wojny. No oczywiście takimi niewolnikami, którzy byli najbardziej cenieni i najwięcej ich właścicielom na nim zależało pod wieloma względami, to byli ci, którzy rodzili się w niewoli. To byli ci, którzy nie poznali nigdy smaku wolności, nie poznali nigdy innego życia. I zwłaszcza tacy, którzy nie chcieli poznać innego życia. To nie było nastawienie więźniów, którzy rozmawiają tylko i wyłącznie o tym, co to będzie na wolności, tak jak dzisiaj czasami się dzieje. Nie, oni nie znali innego życia. Mało tego, współczesne badania dowodzą, że im wcale z tym nie było źle. Jeżeli dobrze trafili, to znajdowali się niejednokrotnie w dużo lepszej sytuacji niż jakaś biedota miejska, czy cudzoziemcy, którzy żyli z dnia na dzień. A zatem jeńcy wojenni, osoby urodzone w niewoli, osoby sprzedane za długi również, osoby skazane na karę śmierci na arenie.
telefonów o tej porze nie przewidziałem. Więc byliśmy na niewolnikach i na tym, jakie są źródła pozyskiwania niewolników w Rzymie. Wojny, urodzenie w niewoli, sprzedaż za długi, skazanie na jakąś karę, która odejmuje wolność również. Z takich bardziej egzotycznych sposobów powstawania niewolnictwa w Rzymie można wymienić również sytuację, w której dwóch wolnych umawia się, że jeden sprzeda drugiego jako niewolnika, a następnie zrobią aferę przed pretorem i pierwszy odzyska wolność, a gdzieś w międzyczasie te pieniądze się rozpłyną. Jeżeli uda się wykazać, że to był szwindel, ten, który został sprzedany, pozostaje w niewoli. Przypuszczam, że to były sytuacje incydentalne, natomiast ponieważ się zdarzały, prawo rzymskie na nie reaguje i do dzisiaj takie ślady mamy. W czasach cesarza Klaudiusza wydano osławione Senatus Consultum Claudianum, które mówiło o tym, że kobieta wolna, która współżyje z niewolnikiem, jeżeli po trzykrotnym upomnieniu przez pana tego niewolnika nie zaprzesta tego procederu, mówię procederu, bo tak to było widziane przez Rzymian, to mogła być bardzo uczciwa i romantyczna relacja. Więc jeżeli nie zaprzestanie tego, sama również miała stracić wolność. I tutaj znowu wracamy do tej sytuacji, w której wielu niewolników, którzy mogli liczyć na utrzymanie swoich panów, żyło lepiej niż osoby wolne. W literaturze domniemuje się, że jakkolwiek nie mamy śladów, albo ponieważ nie mamy śladów konkretnych sytuacji, w których ta uchwała byłaby stosowana, to najprawdopodobniej ona dotyczyła nizin społecznych, marginesu. A nimi się zwykle nikt nie przejmował. To nie były kręgi warte zapamiętania albo opiewania w jakichś traktatach filozoficznych, prawnych, retorycznych, jakichkolwiek. A zatem wolni i niewolnicy. Pełnię praw w antycznym Rzymie ma tylko i wyłącznie mężczyzna, wolny obywatel, cieszący się pełnią praw obywatelskich, niezhańbiony w żaden sposób, którego reputacja w żaden sposób nie została naruszona. Dobry ojciec rodziny, jeszcze moglibyśmy dodać, przy czym to ten ostatni przymiot, on ma charakter raczej taki społeczny czy moralny wręcz. I teraz drobna uwaga. Otóż wszystkie te rozwiązania i te regulacje z prawa rzymskiego, doskonałe, znakomite, które zostały recypowane przez wieki późniejsze i w sporej mierze znalazły się we współczesnych kodeksach, również te dotyczące prawa osobowego, praw i obowiązków, pewnych uprawnień osoby, one nie zostały zaczerpnięte z przepisów odnoszących się do niewolników albo odnoszących się do, o czym zaraz powiemy, do cudzoziemców, albo odnoszących się do osób zależnych w rodzinie. One zostały zaczerpnięte z przepisów odnoszących się do pełnoprawnych obywateli rzymskich. Do tych, którym prawo stwarzało najszerszą możliwość działania w obrocie. No ale dobrze, mamy status libertatis, czyli podział na wolnych i na niewolników. Oprócz tego mamy status civitatis. Civitas, czyli państwo, stąd jus civile nie będzie prawem cywilnym, jak to się czasami tłumaczy dzisiaj idem per idem, czyli to samo przez to samo, tylko będzie to prawo obywatelskie, warto przypomnieć, a zatem status civitatis jest to podział na obywateli, na Latynów i na peregrynów. Obywatele rzymscy. Prawo do udziału w obrocie prawnym, prawo do noszenia złotych pierścieni, enigmatyczne albo takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, odrobinę egzotyczne, ale dla tych ludzi to na pewno było bardzo ważne. Czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do służby w legionach. W dobie poboru, w czasach zamierzchłych, słusznie minionych, wszystko robiono, ażeby uniknąć służby wojskowej. W przypadku Rzymian, jeżeli ktoś się zgłaszał nieuprawniony do tego, żeby służyć w legionach, narażał się na karę śmierci, zwłaszcza niewolnicy.
prawo do udziału w obrocie prawnym, jus commercii, no i prawo do tego, żeby zawrzeć ważne rzymskie małżeństwo. Oprócz tego jeszcze jest dziesiątki różnych uprawnień innych, z których może jeszcze wymienię prawo do sporządzania testamentu, czyli testamenti factio activa, oraz prawo do dziedziczenia na podstawie testamentu rzymskiego obywatela, testamenti factio passiva. Grupa Latynów jest to grupa zróżnicowana. Po pierwsze są to tak zwani Latynowie starzy albo dawni. To są ludy, które zamieszkują okolice Rzymu, część Półwyspu Apenińskiego i które zostały podbite przez Rzymian, a następnie Rzymianie łaskawie nadali im status przyjaciół, sprzymierzeńców. Nie można ich było, albo można ich było, ale Rzymianie tego nie chcieli, podnieść do równorzędnej pozycji, zostali Latynami. Ci Latynowie również mają szereg uprawnień, przy czym różnica pomiędzy Rzymianami i Latynami wówczas, pomiędzy tymi najdawniejszymi Latynami, ona jest nieznaczna. Wystarczy, że taki Latyn przeprowadził się do Rzymu i już praktycznie nabywał niemalże pełnię praw. Proszę mi wybaczyć, że tak zdawkowo odnoszę się do tych kwestii, ale są to sprawy, które w zrozumieniu współczesnego prawa cywilnego w niczym Państwu nie pomogą. Latynowie kolonialni, czyli ci, którzy zamieszkiwali nie tyle kolonie, ile miasta zbudowane na prowincjach, i były to pewnego swego rodzaju oazy w sensie społecznym, w sensie prawnym, w sensie również administracyjnym. Oni nie rządzili się tym samym prawem, co tubylcy. W oczach Rzymian to był najniższy jakby level, tylko mieli swoje własne prawo. Nie byli Rzymianami, Latynami, Latynami z kolonii. No i ostatnia grupa to są tak zwani Latynowie juniańscy. W czasach pryncypatu uchwalono taką ustawę Lex Junian Urbana, która wzięła pod ochronę niejako, chociaż to były półśrodki, ale wzięła pod ochronę niewolników wyzwolonych w sposób nieformalny. Nie mówiłem o tych wyzwoleniach, bo jak powiedziałem, to w żaden sposób się nie przyczyni do zrozumienia przez Państwa współczesnych konstrukcji prawa cywilnego. Tak czy owak, jeżeli niewolnik został wyzwolony w sposób formalny, mógł liczyć na to, że jego dzieci, wnuki stawały się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, nabywały pełnię praw i to było zupełnie inne funkcjonowanie, to było zupełnie inne życie. Natomiast zdarzało się również tak, że ci niewolnicy byli wyzwalani w sposób nieformalny. Podczas uczty, gdzieś tam w gronie przyjaciół, jakimś półsłówkiem, w piśmie jakimś, które oczywiście z moralnego punktu widzenia miało fundamentalny charakter i fundamentalne znaczenie dla tych ludzi, ale prawo nie do końca to respektowało i przez dłuższy czas nie wiedziano, co z tą grupą robić. Nie stosowano wykładni raczej pozytywnej dla nich. Lex Junian Urbana postanowiła, że ci ludzie będą wolni. Natomiast po ich śmierci cały majątek przepadnie na rzecz pana. No i właściwie te perspektywy dla ich potomstwa przede wszystkim też wyglądały zupełnie inaczej. Peregryni są to cudzoziemcy, którzy zamieszkują teren Imperium Romanum. Proszę sobie wyobrazić sytuację z czasów panowania cesarza Trajana, kiedy Rzym osiągnął maksimum swojego zasięgu geograficznego. Wtedy, już wcześniej, ale zwłaszcza wtedy, Rzymianie nazywali Morze Śródziemne Mare Nostrum, nasze morze, nasze wewnętrzne morze, wewnętrzny akwen wodny, coś jak większe jeziorko troszeczkę. No, dosyć duże. Więc na terenie tego państwa zamieszkują niezliczone ludy, które nie są Rzymianami, nie są obywatelami rzymskimi. Są miejscowymi, tubylcami. Rzymianie mówią peregrini, cudzoziemcy. To mogą być Żydzi, to mogą być Celtowie, to mogą być Iberowie, to mogą być Germanie, to mogą być, nie wiem, jacyś
Egipcjanie, oczywiście, Arabowie, ktokolwiek nam przyjdzie do głowy, kto nie jest obywatelem rzymskim, należy do jakiegoś ludu zamieszkującego granice Imperium Romanum. Peregrini. Ci peregrini również mają swoje porządki prawne, rządzą się według nich. Lubię przywoływać ten przykład, kiedy Chrystus został zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej, uczestniczył w różnych ceremoniach. To jest właśnie prawo peregrynów, prawo żydowskie. Rządzą się swoim własnym porządkiem prawnym. Namiestnik rzymski jest tam tylko od tego, żeby pilnował porządku, dbał o to, ażeby podatki były odprowadzane w odpowiedniej wysokości i to właściwie wszystko. Natomiast oni sami rządzą się po swojemu. W Rzymie jest pretor peregrynów, który zajmuje się ich sprawami i sprawami pomiędzy nimi i pomiędzy obywatelami rzymskimi. I o dziwo, przez wiele, wiele wieków ten system doskonale działa i sprawdza się, zdaje egzamin. Czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że to pojęcie status to jest trochę tak jak promienie skanera, to najpierw skanujemy człowieka pod kątem tego, czy jest wolny, czy jest niewolnikiem. Po drugie, skanujemy człowieka pod kątem tego, czy jest obywatelem rzymskim, czy jest Latynem, czy jest może peregrynem. Jest jeszcze trzeci promień, mianowicie status familie. A E na końcu dla tych, którzy piszą. Status familie, czyli pozycja w rodzinie takiego człowieka. W rodzinie rzymskiej są dwie kategorie osób. Są to osoby sui juris i są to osoby alieni juris. Sui juris, gdybyśmy chcieli przełożyć na polski niezdarnie, to są osoby własnowolne, to są osoby samodzielne. To są osoby, innymi słowy mówiąc, które nikomu nie podlegają. I najczęściej jest to pater familias, czyli pan domu. Przy czym do tego dojdziemy jeszcze przy okazji prawa rodzinnego. Ale należy pamiętać, że ten pan domu to jest tytuł, to jest funkcja. To wcale nie musi oznaczać człowieka, który ma lat 60, jest otoczony czeredą dzieci i wnuków. To może być osoba stosunkowo młoda, ale konfiguracja rodzinna tak się ułożyła, że to on akurat pełni tę funkcję. Nikomu nie podlega. Sui juris. Z drugiej strony są osoby alieni juris, czyli osoby, powiedzielibyśmy, podległe. Rzymianie mówią alieni juris, cudzego prawa. Czyli on sam nie może o sobie decydować tak do końca, zwłaszcza w sferze stosunków majątkowych. A faktycznie nie tylko. Status. Jeszcze raz powtarzam, że z tego wszystkiego najlepsze, co można było zabrać, zabrano z tych rozwiązań, które dotyczyły mężczyzn, wolnych obywateli rzymskich, sui juris, oczywiście w rodzinie nikomu nie podlegających. I teraz możemy przejść do dwóch następnych pojęć fundamentalnych, których nie wymyślili Rzymianie, mianowicie do zdolności prawnej i do zdolności do czynności prawnych. Są to koncepcje cywilistyczne ukute na przestrzeni wieków, ale uwaga, na rzymskim fundamencie, z rzymskiego substratu. To trochę tak, jakby ci ludzie, którzy zajmowali się tworzeniem tych teorii, bawili się klockami Lego w pudełku. Wyjęli, co się im tam pasowało i zbudowali statek. Wyjęli, co się im tam pasowało i zbudowali stację benzynową. Coś zupełnie nowego. I tak samo jest tutaj. Zdolność prawna jest to zdolność do tego, ażeby być podmiotem praw i obowiązków. Po prostu. Bardzo prosta definicja. Studentów pierwszego roku prawa uczulam na nią. Jeżeli ktoś tego nie będzie wiedział, nawet koronawirus może nie być dobrym usprawiedliwieniem. Zdolność prawna. Zdolność do tego, ażeby być podmiotem praw i obowiązków. Czyli zdolność do czego? Zdolność na razie jeszcze pasywna do tego, żeby być właścicielem na przykład. Do tego, żeby być wierzycielem. Do tego, żeby być dziedzicem. Żeby móc być ustanowionym w testamencie jako dziedzic. Jeszcze nie wymagamy tego pierwiastka aktywnego tutaj. Jeszcze nie wymagamy tego, ażebyśmy
samodzielnie mogli domagać się zwrotu długu, albo żebyśmy samodzielnie mogli oświadczyć o przyjęciu tego spadku, albo żebyśmy samodzielnie, będąc właścicielem, mogli tym przedmiotem własności rozporządzać, sprzedać, zastawić, dać komuś na urodziny. Jeszcze nie. Na razie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy my w ogóle możemy być właścicielem, wierzycielem, dziedzicem i tak dalej. Zdolność prawna. W Rzymie antycznym takiej zdolności prawnej na przykład nie mieli w ogóle niewolnicy. Antykwarysta Varron mówi, że niewolnik jest to rzecz, która mówi, instrumentum vocale. To trochę tak, jak Państwo macie czasami nawigację w samochodach. Coś sobie gada, jest pomocna. Może nawet sprawiać wrażenie, pewne złudzenie wywoływać, że jedzie z nami osoba, która nas kieruje, która nas prowadzi, ale wiemy, że to nieprawda. Taki stosunek mają Rzymianie do niewolników. Często. To jest rzecz, która mówi. To nie jest ktoś, kto może być właścicielem, to nie jest ktoś, kto może być wierzycielem, dziedzicem itd., itd. W sensie prawnym jego można kupić, jego można sprzedać, jego można zastawić, jego można zapisać komuś w testamencie, ale on sam nie może tego robić, bo nie jest podmiotem, tylko jest przedmiotem prawa. Czyli nie ma tej zdolności prawnej. Zdolność prawna, kiedy się rozpoczyna i kiedy się kończy. Zdolność prawna rozpoczyna się z chwilą narodzin, mówi prawo rzymskie. A kończy się z chwilą śmierci lub z chwilą popadnięcia w niewolę, co stanowi ekwiwalent śmierci cywilnej. Zaraz do tego dojdziemy. Chciałbym, żeby Państwo zapamiętali dobrze pewien niuans. Otóż te kwestie dotyczące zdolności prawnej, one nie mają nic wspólnego z kwestiami dotyczącymi ochrony życia. Otóż zarówno dzisiaj, jak i w antycznym prawie rzymskim, dzisiaj myślę o naszym kodeksie cywilnym, początek zdolności prawnej człowieka wyznaczają jego narodziny. Oczywiście Rzymianie odnoszą się do życia poczętego i odnoszą się w sposób zadziwiająco dojrzały, byśmy powiedzieli. Na płaszczyźnie terminologicznej trudno znaleźć określenia tego dzieciątka, które ma się narodzić, takie, jakie my czasami spotykamy. Rzymianie mówią raczej część matki, pars matris. Albo mówią fetus i to już jest w ogóle tak... Nie waży się tego przetłumaczyć w tym momencie. Albo stosują jakieś czasownikowe formuły opisujące. Ten, który został poczęty, conceptus, to się pojawia. W średniowiecznym piśmiennictwie prawniczym i nie tylko pojawia się piękne sformułowanie nasciturus. I również w średniowieczu pojawia się piękna paremia, takie betonowe koło ratunkowe dla studentów, którzy mówią jeszcze jedno pytanie. Otóż prawnicy średniowieczni mówią tak. Nasciturus pro jam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. Jeszcze raz. Nasciturus pro jam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. Dziecko poczęte, a jeszcze nie narodzone, tylekroć uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść. Wspaniałe, fantastyczne, bardzo mi się to podoba. Nasciturus to jest ten, który ma się urodzić. Wspaniała łacińska konstrukcja. W źródłach rzymskich, w źródłach antycznych raczej Państwo tego nie znajdą, dlatego że tam tego nie ma. W źródłach wczesnochrześcijańskich mamy obecnie Wielki Post, więc jesteśmy na czasie. Zwłaszcza w okresie Adwentu pisarze, ojcowie Kościoła, apologeci mówią o Chrystusie w ten sposób. Ten, który ma przyjść. Nasciturus, ten, który ma się narodzić. Z tego piśmiennictwa
kościelnego, to pojęcie przedostaje się w średniowieczu do piśmiennictwa prawniczego. I pojawia się ta piękna paremia, która do dzisiaj właściwie nie straciła nic ze swojej aktualności, nic ze swojej świeżości wręcz, byśmy powiedzieli. Za każdym razem tam, kiedy chodzi o korzyść tego dziecka, które ma się narodzić, przyjmujemy fikcję prawną, że ono już jest na świecie. A zatem, jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację dziś, że przyszła mama jest w ciąży, a przyszły tata służy w wojsku i zostaje wysłany gdzieś na jakąś niebezpieczną misję. I chciałby w testamencie, który zostawia w domu, uwzględnić to dziecko, które przyjdzie na świat. Wolno mu. W tym momencie przyjmujemy fikcję prawną, która mówi o tym, że w tej konkretnej sytuacji będziemy zachowywać się tak i będziemy procedować tak, gdyby jemu się coś stało, gdyby nie wrócił, jakby to dziecko już było na świecie. Jest jeden warunek. To dziecko musi urodzić się żywe. W naszym kodeksie jest też taki przepis, który mówi, że jeżeli mama, będąc w ciąży, przyszła mama, dozna jakiegoś uszczerbku, jakiejś szkody i to dziecko również zostanie poszkodowane, poturbowane, to albo ona sama, albo dziecko po dojściu do pełnoletności może domagać się naprawienia tej szkody od sprawcy. I znowuż, formalnie tego dziecka jeszcze nie ma na świecie, ale faktycznie, ponieważ chodzi o korzyść tego dziecka, przyjmujemy, dużymi literami powtarzam, fikcję prawną, że to dziecko na świecie już jest. Wracamy do ochrony życia. Zdarza się, że te dwa światy, te dwie sfery, one są ze sobą niepotrzebnie łączone, mylone. Ja chyba nie muszę tłumaczyć na wykładzie dla studentów KUL-u, że wszyscy jesteśmy za ochroną życia, że każde życie zasługuje na ochronę od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. To jest poza wszelką dyskusją. Ale z prawniczego punktu widzenia, wtedy kiedy rozpatrujemy kwestię zdolności prawnej, nie ma lepszego rozwiązania od tego, które wprowadzili Rzymianie. Nie ma. Gdybyśmy chcieli pobawić się i poeksperymentować i spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, w której zdolność prawna przysługuje człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. No to teraz tak, musimy najpierw wiedzieć, kiedy to poczęcie nastąpiło. Musimy wiedzieć, kiedy je zgłosić. Kto powinien je zgłosić? A co wtedy, jeżeli nie zgłosi? A jeżeli przyszła mama, dopuściła się jakiegoś przestępstwa i zostanie zamknięta, to przysługuje jej cela jednoosobowa czy dwuosobowa? A jeżeli przyszła mama, będąc w 8 miesiącu ciąży, by chciała pójść do kina na film od 18 lat, to może czy nie może? Skoro to dziecko, które jest w jej łonie jeszcze w jej brzuszku, jest już osobą, jest już podmiotem prawa. I możemy się tak bawić w nieskończoność i oczywiście do niczego nas to nie doprowadzi. Ktoś kiedyś na zajęciach mi tłumaczył, że wystarczyłaby jedna ustawa i byśmy to wszystko zmienili. No wystarczyłaby, tylko że po co? Zrobi się niesamowite zamieszanie. Reasumując, krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Czy dziecko poczęte, a jeszcze nie narodzone w prawie rzymskim albo we współczesnym prawie polskim ma zdolność prawną? Odpowiedź jest krótka. Nie. Nie ma. Ale zawsze wtedy, kiedy chodzi o jego korzyść, przyjmujemy tę fikcję prawną. Dużymi literami. Fikcję prawną. Przymykamy oko i traktujemy to dziecko tak, jak gdyby było już na świecie. I wszystkie czynności prawne, jakieś rozrządzenia, które będą na korzyść tego dziecka, one utrzymują się w mocy pod jednym warunkiem, pod warunkiem takim, że to dziecko urodzi się żywe. Koniec zdolności prawnej. Koniec zdolności prawnej, no oczywiście śmierć. Rzymianie mówią, że śmierć rozwiązuje wszystko. O, umówmy się, że prawie wszystko. Więc z chwilą śmierci albo z chwilą popadnięcia w niewolę. Niewola, czy to będzie niewola wojenna, czy to będzie niewola za długi, czy to będzie jakakolwiek inna forma, o której powiedzieliśmy nie tak dawno. Niewola sprawia, że człowiek z kategorii osoby zostaje zredukowany brutalnie do kategorii rzeczy.
nie może już być podmiotem praw i obowiązków. Nie może kupić, nie, inaczej, nie może być właścicielem, nie może być mężem, nie może być wierzycielem, spadkobiercą i tak dalej. No, tak jak krzesło albo lodówka nie może być. Bo on znajduje się właśnie, właśnie w takiej sytuacji. Przejdźmy do zdolności do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych jest definiowana różnorako. Oczywiście jest to również pojęcie nierzymskie, ale zbudowane na rzymskim fundamencie i na pewno się to Państwu bardzo na dalszych latach przyda. Otóż zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. To zapamiętałem z wykładów z pierwszego roku prawa u pana profesora Marka Kuryłowicza. Od siebie dodałbym, że jest to zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Ale znajdą Państwo również konkurencyjne wersje. Znajdą Państwo na przykład twierdzenie, że jest to zdolność do tego, ażeby własnymi oświadczeniami woli kreować sytuację prawną swoją i innych osób. Znajdą Państwo też taką definicję, że zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do tego, ażeby dokonywać ważnych czynności prawnych. Wszystkie one są dobre. Chodzi o to, żeby zrozumieć, o co chodzi. W przypadku zdolności prawnej mamy tutaj pewien element pasywny. Na razie nie wymagamy ruchów. W przypadku zdolności do czynności prawnych tutaj już mamy ten element aktywny. Wymagamy pewnej akcji, pewnego działania, pewnych ruchów. Nie wystarczy to, że jestem właścicielem, to jest zdolność prawna, ale do tego, ażebym mógł zastawić tę rzecz, sprzedać ją, dać komuś na urodziny, zapisać w testamencie, potrzebuję zdolności do czynności prawnych. Uwaga. Może istnieć taka sytuacja, i to się zdarza wcale nierzadko, że mamy zdolność prawną, ale nie mamy zdolności do czynności prawnych. Dziecko, które ma 6 miesięcy, ma zdolność prawną. Dziecko, które ma 5 lat, ma zdolność prawną, ale nie ma zdolności do czynności prawnych. Osoba dzisiaj ubezwłasnowolniona całkowicie. Zresztą podobnie w Rzymie antycznym, furiosus, czyli ten, który ma coś nie tak z systemem nerwowym. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, ona nie przestaje być właścicielem swojego mieszkania. Ona nie przestaje być wierzycielem, jeżeli ktoś jest jej winien 200 zł. Ona nie przestaje być dziedzicem, jeżeli ktoś ją powołał do dziedziczenia. Tylko sama nie może nic z tym zrobić. Nie ma zdolności do czynności prawnych. Nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wywoływać skutki w świecie prawa. Zdolność do czynności prawnych zarówno w Rzymie antycznym, jak i obecnie, ona może być pełna, może być ograniczona, albo może jej w ogóle nie być. Jeżeli jest pełna, no to jest pełna. To tutaj nic do dodania za bardzo nie mam, może poza tym, że znowu przypominam o uprzywilejowanej roli mężczyzn w społeczeństwie rzymskim, wolnych obywateli. Co może ograniczać zdolność do czynności prawnych w prawie rzymskim? Otóż są to takie 4 elementy. Wiek, płeć, choroba umysłowa i marnotrawstwo. Zaraz wracam. No więc mamy ograniczenia ze względu na wiek. Są tutaj 4 kategorie wiekowe, które powinniśmy brać pod uwagę. W czasach królewskich Rzymianie dopuszczali jeszcze jedną. Ona w tym momencie raczej nie będzie nas interesować. Więc pierwsza kategoria wiekowa to są dzieci, czyli inaczej infantes, od 0 do 7 lat. Ta grupa nie ma żadnej zdolności do czynności prawnych. Nie tylko z powodów technicznych, biologicznych powiedzielibyśmy, bo jaką zdolność może mieć noworodek, albo jaką zdolność może mieć jakiś taki bobasek, który ma 2,5 roku. Chodzi tutaj też o względy natury praktycznej, prawnej.
Więc mówią Rzymianie, że taka osoba może być posłańcem co najwyżej. Może przekazywać wiadomości. Nasz kodeks cywilny z kolei mówi, że w drobnych sprawach dnia codziennego takimi dzieciakami można się posługiwać. To są za sprawy różnorakie. Można przekazać wiadomość, można dać 20 zł na przykład i powiedzieć, idź kup cukier i jak ci coś zostanie, to kup sobie jakiegoś słodycza. Więc to są zadania, które można dzieciom powierzać i one są w stanie się z tego wywiązać, oczywiście na polecenie swoich rodziców. Natomiast nie zmienia to faktu, jeszcze raz powtarzam, że ta grupa nie ma żadnej zdolności do czynności prawnych. Polski ustawodawca tę granicę stawia odrobinę wyżej, a mianowicie na latach 13. Kolejna grupa, małoletni, to są takie osoby, które znajdują się w przedziale wiekowym pomiędzy 7 latami albo 12, ewentualnie 14. Tutaj w zależności od płci, 12 lat dziewczynki, 14 lat chłopcy, to jest uwarunkowane, przynajmniej według ustawodawstwa Justyniana, kwestiami związanymi z prawem małżeńskim. Niech nas to nie zwiedzie, zaraz dojdziemy do kwestii płci, że kobiety, dziewczynki szybciej wchodzą w ten obrót prawny. Nie do końca tak to właśnie było. Ale ta grupa jest niesłychanie ciekawa, dlatego że mają prawo w ograniczonym zakresie decydować o sobie, a mianowicie wszystkie czynności, które poprawiają ich sytuację majątkową, które wiążą się z jakimś przysporzeniem, a nie wiążą się z obciążeniem, wszystkich tych czynności mogą dokonywać samodzielnie we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie muszą nikogo pytać, to jest wiążące, a zatem nie muszą pytać rodziców, nie muszą pytać opiekunów. Jeżeli ktoś chciałby na ich rzecz dokonać darowizny, albo jeżeli ktoś chciałby ustanowić ich dziedzicem w testamencie, albo ustanowił już i wymagana jest zgoda na objęcie takiego przysporzenia, albo jeszcze lepiej zapisobiorcą, oni mogą samodzielnie decydować o tym. Natomiast wszelkie czynności, które wiążą się z obciążeniem majątku, z jakimś wykosztowaniem się, z uszczupleniem tych dóbr, tutaj potrzebna jest zgoda rodzica albo opiekuna. Na użytek nasz akademicki, oczywiście taki podział, umówmy się, że on jest w miarę wystarczający, natomiast życie nie jest jednorodne, życie nie jest jednostajne i Rzymianie również sobie doskonale zdawali sprawę z czegoś, co my doskonale wiemy. Otóż większość czynności prawnych, zwłaszcza umów, się to tyczy, ma charakter niejednostronny, to znaczy ma charakter z jednej strony przysparzający, a z drugiej strony obciążający i jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować. A zatem jeżeli idą Państwo do sklepu i kupują drożdżówkę, przysporzenie polega na tym, że otrzymujecie drożdżówkę, ale obciążenie polega na tym, że trzeba za tę drożdżówkę zapłacić. Konstrukcyjnie ta umowa sprzedaży dzisiaj, a kiedyś kontrakt kupna-sprzedaży, on się w niczym nie różni od zakupu jakiejś pięknej nieruchomości albo od jakiegoś eleganckiego samochodu, jakichś preciozów. Koncepcyjnie, konstrukcyjnie to jest dokładnie to samo, czyli nabywamy jakieś dobro, ale musimy za nie zapłacić. Dwa elementy, obciążająco, przysparzający. Jeżeli wynajmują Państwo mieszkanie albo pokój, nabywacie pewną przestrzeń dla siebie, ale trzeba za to zapłacić. Przysporzenie polega na tym, że nabywacie tę przestrzeń, obciążenie na tym, że trzeba za to uiścić odpowiednią kwotę. Tak samo będzie z usługami najprzeróżniejszymi i tak dalej, i tak dalej. Więc co wówczas? Otóż i wtedy, i dzisiaj, jeżeli taka osoba znajdująca się w tym przedziale wiekowym dokona tego rodzaju czynności, wówczas mówią Rzymianie, że jest to czynność prawna kulejąca. Bardzo ciekawa konstrukcja. Przy czym chcę już teraz powiedzieć, że ona jest niezbyt często stosowana, niezbyt często eksploatowana, dlatego że
też te sytuacje, w których dochodzi do pewnego nieporozumienia, do pewnej pomyłki, gdzie wychodzi gdzieś tam w pewnym momencie, że to jest osoba małoletnia i coś trzeba z tym fantem zrobić, one nie należą do częstych, ale zdarzają się. W związku z czym mówią Rzymianie, że jest to czynność prawna kulejąca. Dlaczego? Dlatego, że część przysparzająca tej czynności, ona jest ważna, dlatego, że ten małoletni, on może sam decydować w tej materii akurat. Ale jest jeszcze część obciążająca i ona jest nieważna. I teraz ta czynność prawna kulejąca, negocjum claudicans, negocjum czynność claudicans kulejąca, od claudicare, czyli kuleć. Cesarza Klaudiusza zaczepiano słowami kla, Claudius. Kiedy jeszcze nie był cesarzem, oczywiście, wtedy, kiedy jeszcze udawał nieszkodliwego głupka. Proszę sobie wyobrazić, że idą Państwo przez ulicę i nagle dostajecie skurczu. Takiego naprawdę mocnego skurczu w prawej nodze, dajmy na to. Nie pójdziemy dalej, tak się nie da funkcjonować. Nie daj Boże, wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że jakiś człowiek dostaje wylewu i jedna część ciała, prawa, zostaje, albo lewa, jak wolicie, zostaje sparaliżowana. Nie da się tak funkcjonować. To jest właśnie ta czynność prawna kulejąca. Przy czym proszę pamiętać, że ten stan ochromienia czynności prawnej, on nie trwa in secula seculorum, on nie trwa na wieki. To jest bardzo szybko, albo w jedną, albo w drugą stronę. Otóż, żeby uzdrowić taką czynność, wymagana jest, potrzebna jest zgoda opiekuna, rodzica albo opiekuna takiego małoletniego. Jeżeli ona jest, następuje sanacja, następuje konwalidacja, uzdrowienie pełne tej czynności. Jeżeli tej zgody nie ma, ona w całości staje się nieważna. Bardzo szybko, albo w jedną, albo w drugą stronę. Czyli stosując tę metaforę odrobinę brutalną, gdybyśmy sobie wyobrazili tego człowieka, który dostał wylewu, no to on albo wyzdrowieje, albo umrze. Albo odzyska władzę nad resztą ciała, albo umrze, albo go nie będzie. I tak samo jest tutaj. Te sytuacje, jak powiedziałem, one należą raczej do rzadkości. One nie są częste. Mnie przy tej okazji zawsze przypomina się taka sytuacja, która miała miejsce parę lat temu. To była licytacja, akcja charytatywna prowadzona w szczytnym celu, mniejsza już o to kiedy i jaka, i pewien młodzieniec wylicytował internetowo narty pewnej sportsmenki bardzo znanej naszej. To wyniosło go ponad 10 tysięcy, wtedy było 12 albo 13 tysięcy, nie pamiętam dokładnie. Natomiast on nie tylko stwierdził, że nie ma takich pieniędzy, ale stwierdził również, że żartował. Zrobił się mały skandal. I teraz tak, przyszła mama, z mamą się skontaktowano. Mama stwierdziła, że oczywiście nie ma takich pieniędzy, nie ma zamiaru płacić. Gdyby powiedziała, że zapłaci, czynność prawna staje się ważna. Mama płaci pieniądze, narty wędrują do naszego młodego człowieka. Ponieważ mama stwierdziła, że nie ma absolutnie zamiaru regulować tego zobowiązania, a od tego młodego człowieka nie za bardzo dało się cokolwiek wyegzekwować, on w ogóle nie powinien w tej aukcji brać udziału, no to czynność była nieważna. No, całą tę akcję trzeba było unieważnić, pozostał niesmak. Ale proszę zwrócić uwagę na jeden ciekawy niuans. Otóż od momentu, kiedy on ten narty wylicytował, do momentu, aż mama powiedziała nie, mimo że on ich nie widział w ogóle, to de jure, z punktu widzenia prawa, on był właścicielem tych nart. Bardzo dziwne, ale tak to działa. Dlatego, no, jak powiadam, jest to instytucja bardzo ciekawa, teoretycznie stawiająca pewne wyzwania logiczne przed badaczami, ale w praktyce one nie należą do wydarzeń, do takich instytucji, które się aplikuje często. Na pewno nie jest tak, jak niekiedy możecie przeczytać w niektórych opracowaniach aż nazbyt ogólnych, gdzie jest napisane, że taki małoletni kiedyś mógł przyjść, wziąć towar i za niego nie płacić. No to nie tak, ani wtedy, ani dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jakiś taki młodociany
młody człowiek przychodzi do sklepu i bierze sobie chipsy, kole, fajki, no i mówi, że on nie zapłaci, bo to jest czynność prawna kulejąca. Nikt mu na to nie pozwoli. I kiedyś też nikt na to nie pozwalał, ale dochodziło do pewnych sytuacji, do pewnych incydentów, gdzie nagle okazywało się, że tego wieku nie ma, że on jest niewystarczający i wtedy należało odpowiedzieć na pytanie, co teraz? Albo. Jak? Już wiemy. Kolejna kategoria wiekowa. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli szukać ekwiwalentu, powiedzielibyśmy niedojrzali. A zatem są to osoby pomiędzy 12-14 rokiem życia, a 25 rokiem życia. Formalnie oni już są własnowolni, oni już są jakby swobodni, jeżeli chodzi o wolność dokonywania pewnych czynności, ale oszustów, naciągaczy i kombinatorów nigdy nie brakowało. Oni nie są jeszcze gotowi w pełni, ażeby bezpiecznie brać udział w obrocie prawnym. Jeszcze brakuje im doświadczenia, jeszcze brakuje im tego życiowego wyrobienia. I przez dłuższy czas dochodziło do sytuacji, w których ci młodzi ludzie byli oszukiwani, byli krzywdzeni na skutek tego, że byli niedoświadczeni. I z punktu widzenia prawa wszystko mogło wyglądać w porządku, natomiast z punktu widzenia szeroko rozumianej etyki, moralności, jakiegoś poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości na pewno nie. W związku z czym uchwalono specjalną ustawę, Lex Letoria, która wzięła tę grupę właśnie pod ochronę. Oni mogli wycofać się z negatywnych skutków, z pewnych krzywdzących skutków zawartych przez siebie czynności, o ile udało im się wykazać, że zostali wprowadzeni w błąd świadomie albo że jakaś groźba tam zadziałała. Krótko mówiąc, jakiś zły zamiar był po drugiej stronie. Zły zamiar nakierowany na to, żeby wykorzystać ich niedoświadczenie, żeby wykorzystać ich młodość. Czyli ta kategoria wiekowa również należy ją uwzględnić. Od 25 lat niestety już tego rodzaju wymówki się kończą, jest pełna zdolność do czynności prawnych. Nie można się tłumaczyć, że jesteśmy młodzi duchem, albo nie można wymyślać niczego podobnego. Pełna odpowiedzialność, mówiąc górnolotnie, zaczyna się życie. Wiek. Według tych kategorii, o których przed chwilą powiedziałem, będziemy oceniać osobę, czy ona ma zdolność do czynności prawnych pełną, czy ona jest ograniczona, czy też być może wcale jej nie ma. Wiek, pierwszy czynnik, pierwszy element, który wpływa na zdolność do czynności prawnych. Po drugie jest to płeć. To jest trudny temat. To jest temat niełatwy. Mówiąc bardzo dyplomatycznie i mówiąc bardzo eufemistycznie, pozycja kobiet w Rzymie antycznym z prawnego punktu widzenia, ze społecznego punktu widzenia nie była równa mężczyźnie. Niekiedy była nie do pozazdroszczenia wręcz, można powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę na pewien szczególny niuans tutaj. Tu nie chodzi o zarząd wspólnym rodzinnym majątkiem. Tu nie chodzi o pewną wspólnotę, z którą możemy mieć do czynienia dzisiaj w prawie rodzinnym. Nie? Mamy majątkową wspólność małżeńską. Tutaj chodzi o prywatny majątek tejże kobiety. To jest jej. I gdyby chodziło o mężczyznę, w ogóle byśmy się nad tym nie zastanawiali, czy on może, czy nie może, czy tak, czy siak. A gdybyśmy się zastanawiali, to byśmy zupełnie inną lupę, zupełnie inne okulary nałożyli. W tym wypadku chodzi tylko i wyłącznie o to, że mamy jakieś dobra, jakiś majątek i że zarządza nim kobieta. Wymyślono szereg takich sformułowań, fraz, kluczy, które przez wieki następnie uzasadniały z jednej strony domniemaną nieporadność kobiet na gruncie prawa, a z drugiej strony uzasadniały konieczność kontroli mężczyzny de facto nad majątkiem, natomiast tak ideologicznie, no również oczywiście na nią, nad nią nazywano to opieką. Jak to wygląda w praktyce? Albo jak to wyglądało w praktyce? Otóż taka pani mogła
mieć jakiś majątek z tytułu tego, że miała posag, albo odziedziczyła ten majątek po rodzicach. Zdarzało się, że one się dorabiały też. Były takie przypadki, chociaż o tym głośno nie mówiono. I teraz taka kobieta nie mogła zarządzać swobodnie tym majątkiem bez autoryzacji mężczyzny. To mógł być ojciec, to mógł być brat, to mógł być mąż naturalnie, to mógł być stryj, jakiś inny męski krewny najlepiej. A jeżeli takiego nie było, to wtedy albo sama sobie znalazła i gdzieś tam go forsowała, no albo już w takim zupełnie skrajnym przypadku to państwo jej wyznaczało opiekuna. Państwo wyznaczało mężczyznę, który autoryzował wszystkie jej czynności. Te sformułowania, o których powiedziałem na początku, infirmitas sexus, słabość płci, fragilitas, pewna kruchość, pewna delikatność, ale nie w tym pozytywnym raczej tego słowa znaczeniu. Raczej tutaj chodzi o nieprzygotowanie do życia, pewną nieumiejętność obracania się w tej sferze stosunków prawnych, w obrocie prawnym. Levitas anime. Czyli taka lekkomyślność, taka wrodzona szpiotkowatość, może troszeczkę infantylność nawet. To zresztą słyszymy na przestrzeni wieków, nie tylko w Rzymie antycznym, słyszymy też w innych kulturach. Jeszcze Napoleon, który, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie i relacje rodzinne, był bardzo konserwatywny, bardzo nalegał na to, żeby umieścić w swoim kodeksie przepis mówiący o tym, że kobieta jest zawsze niepełnoletnia i że zawsze powinna być traktowana właśnie tak jak ci małoletni pozostający pod opieką. Czyli musi mieć kogoś, kto będzie albo za nią podejmował te decyzje, albo będzie je autoryzował. Na pocieszenie chcę powiedzieć, że już pod koniec Republiki ta opieka nad kobietami, ona właściwie staje się fikcją. One robią co chcą, natomiast no, biorą sobie słupów jakichś, którzy autoryzują te czynności. I gdzieś tak to się dalej wszystko toczy. Profesor naszego uniwersytetu, Jan Stanisław Łoś, napisał kiedyś takie piękne zdanie, że siła bez władu to jest wielka siła. Więc jeszcze w II wieku w papirusach spotykamy tego rodzaju urządzenia, że jest jakiś opiekun, że jest jakiś mężczyzna, który sankcjonuje czynność prawną dokonywaną przez kobietę. Skądinąd wiemy, że te panie były niesłychanie aktywne na polu handlowym, na polu biznesowym czasami, ale opieka czy obecność tego mężczyzny cały czas była wymagana. Jest to ewidentne ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Dlaczego ona ma się opowiadać albo dlaczego musi się ciągle asekurować mężczyzną? Tak wtedy było. Trzecie ograniczenie to jest choroba umysłowa. Z tym jest nie mniejszy problem, wydaje mi się, niż z kwestią płci. Dlatego, że prawo w tym wypadku ono drepta, ono tupta za medycyną, a medycyna wcale nie jest aż tak bardzo zaawansowana. I możemy się zżymać, albo możemy uśmiechać się pod nosem, odnosząc się do różnych wyobrażeń i teorii rzymskich, ale jeżeli pomyślimy o naszych czasach współczesnych, jeżeli pomyślimy o nas teraz, to okaże się, że wcale nie jesteśmy aż tak bardzo zaawansowani w stosunku do tego, co było kiedyś. Przy tej okazji zwykłem wspominać ciepło mamę mojej koleżanki z katedry, pani dr Moniki Wójcik. Pozdrawiam obie panie. Kiedyś na sympozjum kazimierskim, które organizujemy regularnie, pani doktor, która jest psychiatrą, powiedziała, że to jest bardzo deprymujące po tych wszystkich latach, albowiem o ludzkim mózgu wiemy wciąż bardzo, ale to bardzo mało. Wiemy, w jaki sposób możemy wyłączyć człowieka z obiegu, w jaki sposób możemy go otępić, przy pomocy oczywiście środków farmakologicznych.
ale wciąż brakuje nam podstawowej wiedzy często. Gdzie jest ta zapadka, którą należałoby podważyć, ażeby ten człowiek mógł normalnie funkcjonować w społeczeństwie? Dziś oczywiście nasza wiedza jest większa. Mało tego, w obrocie prawnym istnieje coś takiego jak ubezwłasnowolnienie całkowite albo częściowe. I to jest dla nas pewna asekuracja, to jest dla nas taki pewien bufor bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o starożytnych, oni wiedzą, że człowiek potrafi zachowywać się w sposób niestandardowy, w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm. Ale oni wierzą również w to, że szaleństwo może być dłuższe, krótsze, ale ono może być zesłane przez bogów jako nagroda albo jako kara. Jeżeli jest zesłane jako nagroda, to takiego szaleńca trzeba otoczyć czcią i nie należy mu przeszkadzać. Jeżeli jest to kara, no to zwykle jest to ostracyzm pewien, o ile taka osoba nie jest niebezpieczna dla otoczenia. Starożytni wierzą, że szaleństwo, że może nie powinienem używać tego słowa szaleństwo, to wtedy tak się mówi, furor, amencja. Starożytni wierzą na przykład, że zakochani są szaleni. Amantes, amentes. Ktoś, kto jest zakochany, dostaje szajby, dostaje po prostu pomieszania zmysłów i zgodnie z najlepiej rozumianą doktryną małżeńską Rzymian antycznych, najgorsze, co można zrobić, to oprzeć się w swoich planach matrymonialnych właśnie na tych wybuchach emocji, hormonów i czego tam jeszcze. Starożytni wierzą, że choroba umysłowa może być skutkiem opętania przez demona i jeszcze jest mnóstwo innych stereotypów i zabobonów nieuporządkowanych, chaotycznych i dosyć powierzchownych, byśmy powiedzieli. Dzisiaj wiemy doskonale, że z jednej strony ktoś może wybrać pewien tryb życia, pewien styl ekstrawagancki i to wcale nie znaczy, że on w jakiś sposób jest chory, a z drugiej strony też wiemy, że choroba może ukrywać, że może rozwijać się w ukryciu i w pewnym momencie następuje wybuch. Nie daj Boże, dochodzi do tragedii. Przyjeżdża telewizja, sąsiedzi mówią, że nikt nic nie widział. A widzowie mówią, no tak, nie widział, nie patrzył. Nie widział, dlatego że, no właśnie, że wybuch nastąpił nieoczekiwanie. Wracając do rzeczy. Osoba chora umysłowo w Rzymie antycznym, furiosus, nie ma żadnej zdolności do czynności prawnych. Żadnej. Ponieważ, jak mówią źródła rzymskie, nie rozumie, co czyni. A skoro nie rozumie, co czyni, no to po prostu nie ma. Mimo, że prawo jest krok za medycyną w antyku, a medycyna i tak nie nadąża, to należy hołd i cześć oddać tutaj Rzymianom, że w ogóle to zauważyli, że w ogóle to wzięli pod uwagę i że wpletli tego rodzaju wątek również do swoich rozważań. Furiosus, osoba chora umysłowo, nie ma żadnej zdolności do czynności prawnych, z jednym wyjątkiem. Wtedy, kiedy pojawiają się tak zwane lucida intervalla, czyli jasne przebłyski. Wtedy, kiedy zaczyna zachowywać się tak jak reszta. Wtedy, kiedy zaczyna normalnie reagować, funkcjonować. Jeszcze raz powtarzam, że ta choroba umysłowa to jest stan niezdefiniowany w starożytności. Starożytni wiedzą, że może mieć charakter przejściowy. Więc wtedy, kiedy wykazuje te lucida intervalla, ma te jasne przebłyski, oczywiście kryteria są nieznane dzisiaj, no wtedy ma zdolność do czynności prawnych, może brać udział w obrocie prawnym, tak jak każdy inny pełnoprawny obywatel. Ostatnie ograniczenie zdolności do czynności prawnych to jest marnotrawstwo. Również bardzo ciekawy przypadek. Otóż Państwo znają zapewne historię o synu marnotrawnym. O, ona zasługuje na nagranie osobnego filmu, może kiedyś to zrobię. W każdym razie marnotrawca to jest ktoś, kto w taki sposób zarządza swoim majątkiem, że go trwoni. I trwoni go w sposób tak patologiczny, tak kompulsywny, że naraża tym samym na ubóstwo swoją rodzinę. I teraz uwaga. Ten człowiek ma pełne prawo powiedzieć,
pije za swoje, narkotyzuje się za swoje, przepraszam, uprawiam hazard za swoje. Święty Łukasz w przypowieści o synu marnotrawnym dodaje jeszcze panny lekkich obyczajów. Jeżeli my dodamy to do kompletu, to mamy wszystko właściwie. Te metody zubażania się, błyskawicznego roztrwaniania majątku, one od starożytności zasadniczo się nie zmieniły. One są ciągle bardzo, ale to bardzo podobne. Więc taki człowiek, obywatel rzymski, pełnoprawny, pan domu, on może z całą odpowiedzialnością i z pewną uzasadnioną poniekąd pretensją powiedzieć, że to jest moje i ja mam prawo z tym zrobić to, co mi się podoba. Ale w tej sytuacji, w tej konkretnej sytuacji prawo rzymskie mówi nie, 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 nie. Tu akurat nie. Jednym z bardzo ważnych, podstawowych wręcz obowiązków, powinności dobrego ojca rodziny, zapobiegliwego pana domu, było zapewnienie dobrej przyszłości własnemu potomstwu. Wyprzedzamy troszeczkę bieg rzeczy, ale już teraz powiem, że tylko pan domu, tylko pater familias, tylko ojciec rodziny ma zdolność majątkową. Pod nim znajduje się żona, pod nim znajdują się dzieci, czasami wnuki i dopóki on żyje, jakby to na roztoczu powiedzieli, wszystko jest na niego. Oni w sensie prawnym nie mają nic. Mogą tylko z tego korzystać. Więc staną się niezależni po jego śmierci, wtedy, kiedy on ich powoła do dziedziczenia i wtedy, kiedy każdy z synów stanie się głową swojej własnej rodziny. Ale dopóki się to nie stanie, wszyscy żyją razem w takim konglomeracie, no i cóż, mniej lub bardziej podświadomie czekają, aż sytuacja się zmieni. Ale zanim sytuacja się zmieni, okazuje się, że tata szasta majątkiem na prawo i na lewo, albo dziadek. I nie trzeba być wielkim matematykiem, Newtonem, Leibnicem, jakimś Stefanem Banachem, żeby wyliczyć sobie, że długo to nie potrwa. Że rozpuszcza na prawo, na lewo ojcowiznę i że długo to nie potrwa. I cóż z tego, że on umrze, jak zostawi im tylko długi? Albo cóż z tego, że on umrze, jak właściwie zostanie jakaś nędzna resztka z majątku, na który często pracowały całe pokolenia? W tym przypadku tacy krewni mogą udać się do pretora i mogą poprosić go o interwencję. Jest specjalna skarga. Jeżeli urzędowo, oficjalnie zostanie stwierdzone, że ten człowiek jest marnotrawcą, że nie panuje nad tym. Dzisiaj na przykład zakupoholizm jest zaliczony do nałogów. Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest choroba już. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że wkrótce będzie. W każdym razie, jeżeli zostanie uznany oficjalnie za takiego patentowanego marnotrawcę, to wówczas jego sytuacja zrównuje się z sytuacją tych małoletnich. Czyli z tą grupą wiekową, o której już żeśmy powiedzieli, od 7 do 12, ewentualnie 14 lat. Co to znaczy? To znaczy dokładnie to samo, co dla nich. Że może dokonywać przysporzeń, że może dokonywać wszelkich czynności i jego słowo ma moc wówczas, kiedy chodzi o korzyść dla niego, dla rodziny, dla majątku rodzinnego, natomiast nie może dokonywać żadnych obciążeń. Ale ponieważ sam jest ojcem rodziny, sam jest osobą sui juris, osobą niezależną, no to nie można postawić nad nim jeszcze jednego ojca rodziny. Nie ma. Wyznacza się mu kuratora. I ten kurator przygląda się wszelkim jego czynnościom, operacjom i on je autoryzuje. Tak jak rodzice autoryzują czynności dzieci, ewentualnie opiekunowie tych, przepraszam, małoletnich, ewentualnie opiekunowie, jak autoryzują te czynności małoletnich. Szanowni drodzy Państwo, nie chciałem, ażebyśmy dzisiaj spędzali czas na takiej zasadzie, że gadająca głowa będzie gadać i gadać i gadać i gadać, ponieważ żyjemy w epoce wyłączeń, wyjątków, to w ogóle jest bardzo ciekawy czas. Więc pomyślałem, że te moje wystąpienia rozbiję na mniejsze bloki i że wszystkim nam będzie wygodniej. A te filmy postaram się wrzucać w miarę regularnie, żebyście mieli stały kontakt z prawem rzymskim.
To, czego nie będzie, może nakręcę jakiś appendiks i poradzę, co ewentualnie można by doczytać, albo co tam sfabrykowałem, to będę mógł sprostować. Więc na tym zakończymy właściwie dzisiaj. Było mi bardzo miło. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, czym jest status i jaki on miał wpływ zarówno na zdolność prawną, jak i w pewnej mierze na zdolność do czynności prawnych. Dowiedzieliśmy się, czym jest zdolność prawna, czym jest zdolność do czynności prawnych. I na tym zakończymy. Bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam następnym razem.